Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Fly, a to jest PlanetSide 2. Jesteśmy na serwerze Miller, gramy Terranami, jestem w składzie Pure Clan. Adres teamspeaka pureclan.pl, jeżeli chcecie pograć drużynowo, a w tą grę trzeba koniecznie grać drużynowo. Nagrywam to już któryś raz z kolei, ponieważ 5 razy mnie po prostu wywalało, gra się zawieszała, nie dało się w ogóle nagrywać. Jak widzicie, obok minimapy po prawej stronie mamy 12 członków w składzie, więc jest naprawdę mocna, fajna ekipa. Wszyscy siedzimy na TeamSpeaku, wszyscy mamy ze sobą komunikację. Ja oczywiście wyszedłem z tego TeamSpeaka, żeby nagrywać dla was, ponieważ tak dużo się dzieje i tak każdy gada, że trudno czasami ogarnąć i mnie na pewno by nie było słychać. Szczególnie jeżeli bym ciągle gadał i komentował dla was, to już by była w ogóle jakaś porażka. Jak widzicie, pod schematem naszego Galaxy transportowca lotniczego, którym w tej chwili lecimy, pod schematem po prawej stronie mamy liczbę graczy, którzy w nim siedzą z naszego składu. Dwie osoby latają myśliwcami i w tej chwili kierujemy się na ten oznaczony punkt na żółto, ponieważ mamy również pluton, który może zawierać 4 składy, a pluton pewnie jest dlatego zrobiony, ponieważ jest po prostu kupa ludzi na tym spiku, aż do 30 osób, także serdecznie wam polecam. I oczywiście mam dla was gameplay pełny akcji, tak jak wam ostatnio obiecałem. Siedzę właśnie na bocznym działku, lewym działku bocznym transportowca Galaxy. Postaram się tutaj kosić wrogów. O, jest coś, lekki czołg. Co oni robią? Aha, tam widziałem kosę, czyli myśliwiec wrogów, myśliwiec vanu. Jeszcze raz powtarzam, siedzę na serwerze Miller i frakcja Terran, jeżeli ktoś chciałby się dołączyć. A może mi się uda zniszczyć? Nie, to chyba nie ja zniszczyłem. No i zostaliśmy tutaj wyrzuceni, żeby zrobić małą dywersję, trzeba rozwalić generatory, które są oznaczone, o właśnie tutaj widzicie, 105 metrów destroy, musimy się tam kierować. Są jeszcze generatory pola siłowego dla czołgów i chyba właśnie tam idziemy, czyli taka ikonka czołgu, też jest napisany destroy, 131 metrów, ja gram klasą Heavy Assault, no tutaj nie wejdziecie panowie. Że nie wiem co oni robią, ale ja się kieruję na generator. Jak widzicie na minimapie, grupa nie idzie za mną. Dobra, to jednak trzymamy się kupy. W grupie kupy nikt nie ruszy, jak to się mówi, więc trzeba trzymać się w grupie i rozwalić ten generator pola siłowego, żebyśmy mogli tutaj wszystko rozwalić, przejąć tą bazę. To jest niezwykle istotne, żeby niszczyć te generatory. To jest pierwsza... Tak jakby to jest pierwszy krok do tego, żeby przejąć wrogą bazę, żeby otrzymać 1000 punktów, bo akurat za tą bazę otrzymamy aż tyle punktów. I w ten weekend mamy podwójne doświadczenie, taki event. To znaczy, że mamy również podwójną ilość punktów certyfikacji, za które możemy wykupować ulepszenia. Ja na swoim karabinie do klasy Heavy Assault, czyli ciężkiego szturmowca, mam celownik na podczerwień, który wygląda w ten sposób, oraz chwyt przedni. No już to się wysadza, dobra. Trzeba potem bronić, ponieważ wrogowie mogą to naprawić. Generator compromised. Generalnie tutaj praktycznie nie ma naszych. Widzę tutaj na minimapie, że jadą czołgi, ale póki nie zostanie wysadzony generator osłon na czołgi, póty nie będziemy mogli wjechać tutaj ciężką artylerią. O, a tutaj mają spawn pointa. Stąd będą wychodzili. Widzę już, ktoś tam siedzi. Fajnie byłoby się tutaj po prostu przykampić. Dobrze, może w tych krzaczkach. A ktoś naprawia te generatory.
Dobra, my się postaramy tutaj przykampić i zapolować na trochę fragoli. Generator destroyed. Dobra, jeden generator poszedł. Generator destroyed. Nie wiem, czy ktoś tutaj wyjdzie z vanu. Dobra, przeładujemy sobie broń. Warto o tym pamiętać, że Terranie, frakcja Terran ma największe magazynki w broniach. I jest najbardziej szybkostrzelną frakcją. Przeorany po plecach, poklepany. Tam ktoś strzela z góry. Jest tutaj osoba z innego składu, ale w tym samym plutonie, jak widzicie, ma taki żółty znacznik z nazwą. Dobrze, ktoś stamtąd strzela. Ja chcę kogoś pozabijać tutaj. Niepotrzebnie się stamtąd ruszałem, szczerze mówiąc. Dobra, tarcze trafiają na miejsce. Był chyba snajper albo lekki szturmowiec. Idziemy do tego budynku, oni tutaj będą wchodzić. Jest. Pociśnięty. Pociśnięty. Wymieniamy magazynek. Okej, nie jesteśmy z resztą naszego składu. Ja tutaj latam trochę samopas. Ale myślę, że to się w końcu opłaci. Jak widzicie, tutaj jest wroga drużyna. Oni mogą strzelać za tego pola siłowego. O, nie wiedziałem, że ten celownik pozwala wykrywać niewidzialnych snajperów. Wow, wow, wow. Zaraz wam pokażę, co to jest za konkretny celownik. Wchodzimy sobie Escape. Tutaj klikamy na punkty certyfikacji. Idziemy do Heavy Assaulta. Primary LMG, T9 Carve. I mamy wykupiony HS NV Scope, czyli NV Infravision, HS, nie wiem. Nie wiem, co znaczy HS w tym przypadku. Ale możemy wykrywać, jeżeli możemy dzięki temu wykrywać snajperów, to jest po prostu miodzio-lodzio. Tutaj będą mogli wychodzić, szczerze mówiąc, z góry. O, widzicie, ktoś tutaj chce wyjść. My możemy trochę na niego poczekać, ale chyba nikt nie ma odwagi, żeby de facto wyjść. Jak widzicie, nad minimapą jest napisane, gdzie się konkretnie znajdujemy. Quad i Amp Station. I widzicie, że właśnie schodzi taki fioletowy pasek, czyli vanu traci nad tym kontrolę. My ją zyskujemy. Zaraz będzie nabijał się nasz pasek. Kampienie pod respem to zawsze jest bardzo dobra sprawa. Tutaj ktoś jest? Tutaj są jakieś goście, ale chyba na dole, więc zejdziemy tutaj na dół do tego budynku. Tutaj. A, prawie! Jest ubity! Nie, to tylko asysta. Cholera. Jak widzicie, ta broń niestety nie jest celna. Jeżeli chodzi o ciężkiego szturmowca, to trudno jest to celną broń. Bronie, które możemy kupić za punkty certyfikacji, dosyć mało się od siebie różnią. Dwóch na raz. Brawo. Dosyć mało się od siebie różnią. Znaczy, żadna z nich nie jest tak jakby przesadzona, tak?
Nie. Są za polem siłowym, więc nie ma co postrzelać. Żadne z nich nie jest przesadzone, one są bardzo dobrze zrównoważone. Bardziej możemy dopasować broń do stylu gry. Czyli dajmy na to, jeżeli lubicie być, przekładacie większą celność, a mniejszą siłę ognia, to możecie kupić broń z... Co to było? Czego tam widziałem? To możecie kupić broń z mniejszą celnością, a z większą siłą ognia, tak? Jeżeli lubicie szybkostrzelność, to kosztem, nie wiem, siły ognia możecie bardziej szybkostrzelną broń kupić i tak dalej, i tak dalej. To, co zauważyłem, czym te bronie się między sobą różnią... Dobra, wyjmiemy swoją bazukę i strzelimy gdzieś tam. Cholera, nie oberwa. Są wrogie pojazdy, a Heavy Assault jest klasą do zwalczania pojazdów, dedykowaną temu. Tylko jeżeli on będzie się ruszał, to mnie coś właśnie pocisnęło. Chyba mnie ktoś zabił po prostu z... powiedziałbym... wyrzutni rakiet, też klasa Heavy Assault. Ale możemy się odrodzić tutaj na Sandererze. Ktoś rozstawił Sanderera pod punktem, który atakujemy niedaleko. Dobrze, jest tutaj przeciwnicy. Z rakietnic, to naprawdę jest dobra broń, jeżeli chodzi o walkę przeciw piechocie. Dobra pod tym względem, że po prostu zadaje bardzo dużo obrażenia. Dzięki wielkie. Jak nacisnę V, wyskakuje mi takie menu, jak widzicie obok celownika, gdzie mogę wydawać komendy, mogę komuś podziękować, mogę poprosić o pomoc. Znaczy, wydaje mi się, że to ten celownik też znaczy pozwala widzieć przez jakieś osłony. Dobra, okej. Widzicie nad minimapą, czerwony pasek powoli zapełnia się do końca. A, nie trafiłem, jasny gwint. Znaczy normalnie brać poprawki na to. I wtedy, kiedy on się zapełni końcowo, wtedy będziemy mogli wleźć do ich punktu odrodzenia, ponieważ będzie on otwarty. Ktoś walnął tam granat i... No, dokładnie. Na asystę, no. Przynajmniej to jest dobre. No, okay. Dobrze, teraz dowódca składu albo dowódca plutonu powinien wydać komendę co i jak, gdzie się spotykamy. Także skoro nie mam kontaktu z moimi tutaj kumplami z drużyny, to pójdę za jednym z nich i będę miał nadzieję, że po prostu on wykona, on będzie wiedział, co należy zrobić, gdzie pójść. Okej, tutaj widzę numer 5 i numer 8 na minimapie. Pójdę zatem za numerem 5, albo za numerem 8. Silvaran.pl. Kabinar. Tutaj chyba się spotkamy w takim razie. Jeden z nas, zapewne jeden członek naszej drużyny weźmie Sanderera, czyli takie nasze mobilne odrodzenie. Oczywiście po wykupieniu odpowiedniej certyfikacji. Tą certyfikację nie jest trudno znaleźć. To jest certyfikacja w Sandererze, która nazywa się Utility Slot Sanderer Advanced Mobile Station SAMS. Dzięki temu możemy rozłożyć Sanderera. Poczekać, aż się zdeployuje. Dzięki temu zapewniać wsparcie amunicji. O, właśnie już. A filar nie. Filar kupił jakiś ciężki czołg. Ja nie mogę stąd wyskoczyć.